Nie wiem, czy Państwo zauważyli, ale reklamy były podobnie do niektórych osób występujących w teledysku. To przypadkowe. Tak, to podobieństwo oczywiście, jak zwykle, jest tylko przypadkowe. Drodzy Państwo, mielibyśmy wiadomość z ostatniej chwili, gdybyśmy podali ją na początku naszego spotkania. No teraz to jest informacja już przez kilku godzin, ale wcale nie traci na aktualności. No, oczywiście przed tym spotkaniem odbyła się sesja, dzisiaj absolutoryjna. No i pani Wójcik uzyskała absolutorium. Proszę pani, drodzy Państwo, ja jeszcze chciałam na chwilkę wrócić do tego, co się wydarzyło tu przez chwilę. Ja zawsze powtarzam, że ważne momenty wymagają takiego zatrzymania. My trochę na dłużej się zatrzymaliśmy, ale myślę, że warto było. Warto było powspominać, warto było zobaczyć, jak ta gmina nasza się zmieniła. Ja mówiłam, ja nie znałam tych prezentacji. Ja jestem tak mile zaskoczona. Jestem dzieciaki moje dumne z Was za przygotowanie tych wzruszających, szczególnie dla tych osób, które pamiętają tamte czasy, chwili. Przy okazji nowe talenty się ujawniły i widzę, że u moich szefów także wykorzystamy to na pewno. Szanowni Państwo, jeszcze raz chciałam powiedzieć, że możemy z podniesioną głową popatrzeć wstecz. Nie zmarnowaliśmy tego czasu. Irenka, mówię tu do Ciebie, gdyby siedział Twój mąż, tak bym się do niego zwróciła. Mariusz, szanowni radni, naprawdę kawał dobrej roboty zrobiliśmy. Gmina Słupsk to faktycznie wyjątkowe miejsce, wyjątkowi ludzie. Kocham tą gminę. Dziękuję bardzo. Te słowa podsumowania też w takim razie jeszcze trochę przedłużę i powiem, że mam nadzieję, że wszystkie te filmy szczególnie gdzieś będą upublicznione. Ciężko się oglądało, bo w jednym oku się łezka kręciła ze wzruszenia, a w drugim ze śmiechu. No i to właśnie tak. Drodzy Państwo, to o tym, co zacząłem. Odbyła się dzisiaj sesja absolutoryjna. Gratulujemy, pani wójt uzyskała absolutorium, ale właśnie te gratulacje chciał złożyć przewodniczący Rady Gminy Słupsk, Mirosław Koniator. Zapraszam. Szanowni Państwo, nie dziwię to, że pani wójta Karolikiewa dzisiaj uzyskała absolutorium, ale jestem pełen podziwu dla tej kobiety, dla tej pani wójt za wykład pracy, za zaangażowanie. Ona na swojej skromności zawsze mówi tak, a dzięki Radzie Gminy, dzięki moim dzieciakom, dzięki moim radnym ministrom, wszystko się odbywa. To mieć taką dużą grupę tych ludzi, to zawsze wszystko umieć ich dobrać, a później umieć nimi zarządzać. Także pani wójt, nie można umieścić pani zasług, jeżeli chodzi o rozwój tej gminy. Serdeczne dzięki. Która pomaga mi w tym zarządzaniu finansami. Małgosiu, zapraszam Cię na scenę. Mój minister finansów, nasz minister finansów. A oczywiście na ręce Małgosi. Te kwiaty, a dla moich wszystkich współpracowników, jeszcze raz to podkreślam,
podkreślę, na mojego zastępcy, sekretarza, na moich wszystkich szefów jednostek i spółek, dyrektorów, kierowników, pracowników urzędu, wielkie podziękowanie i wielkie ukłon za pracę w 2019 roku. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, jest propozycja, żeby zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia. To jest świetne miejsce, tutaj pięknie te reflektory świecą. A, jasno, zapraszamy. Drodzy Państwo, wątpliwą przyjemność uczestniczyć w pięknej uroczystości 30. Samorządu nadania temu gminie jako przedstawiciel samorządu Mocze Powiatowego, to oddzielica Mocze Samorządu. Natomiast przede wszystkim jako prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a jeszcze co ważniejsze, radny Rady Pierwszej Gminy, Pierwszej Rady Gminy Słupsk i wtedy przedstawiciel gminy w sejmiku województwa słupskiego. Drodzy Państwo, wtedy właśnie poznałem sam gminę, bo jestem jakby tu imigrantem, przyjechałem z gminy Kobylnica, gdzie w 1984 roku, ale zostając radnym, zwiedziliśmy całą gminę, wszystkie jej potrzeby. I kiedy teraz przejadę częścią przynajmniej gminy, a zdarza mi się specjalnie pojechać, żeby zobaczyć, co się dzieje w gminie, to jestem pod wrażeniem. Czasami to się łezka wokół kręci. Przecież to jest inny świat. I tu potwierdzam, też tak myślę, że najbardziej udała się reforma samorządowa. Tu nie ma żadnych, ale żadnych uwag. Przecież dzisiaj wiele słów padło. Jedna sala gimnastyczna, świetlice, w jakim stanie, co i jak. Ale to wszystko zasługa samorządowców, wszystkich wójtów, dzisiaj obecnych, ale również nieobecnych, przedstawicieli samorządu, wszystkich rad, przewodniczących rad. Należą się wszystkim samorządowcom podziękowania. Myślę, że tak dalej jest prowadzona gmina, moim zdaniem najlepiej rozwijająca się gmina, nie tylko w powiecie słupskim, ale w województwie pomorskim. To przyjemność tutaj żyć i mieszkać. Dziękuję Panu Wójt i chciałbym z tej okazji do tego młodszego samorządu przekazać taką grafikę, która przedstawia budynek samorządowy starostwa powiatowego, który był oddany, specjalnie budowany pod siedzibę samorządu powiatowego w 1903 roku. Niech ta grafika przypomina młodszym samorządu. Dziękujemy bardzo. To jak z tym zdjęciem? To zapraszamy. To zapraszamy tutaj. Jako, że jest nas trochę, to ja zdradzę.